No, taki fajny, nie za dobry. Dzień dobry. Czekaj, kiedy powiadomienie przyjdzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie mam ustawiony. Cześć. Cześć. A jeszcze nie ma nikogo chyba. A, już ktoś jest. Ale dzisiaj mgła. Mglisto jest. Słuchajcie, dzisiaj będzie podsumowanie dziwnej... Nie giełdy w zasadzie nawet. Giełdy. O, już jesteście. Siemanko, siemanko, siemanko. Siemanko. Dzisiaj będzie też podsumowanie giełdy. Zaraz wam pokażemy jakiej. Poczekajmy, aż się troszeczkę osób uzbiera. O, już jest 40 osób. Dobra, poczekajmy chwileczkę. To powiedzmy setki. Idzie na skład, się uzbieracie. Chyba, że jeszcze w kościele ktoś jest. Czekaj, co to za Menelaos idzie? Dobra. Zaraz zobaczcie, co my żeśmy tutaj kupili. Od razu zastrzegamy osoby z arachnofobią. Prosimy o wyjście. A się nazywa strach przed skorpionami? Skorpionofobia. Dobra. A przed mrówkami to będzie tak. Antofobia jakaś? Cześć. Co za cud, że jakoś taka dobra. Inna aplikacja, inny telefon. Mikofobia. Formikofobia. Może wejść. No co to kapi i daj. Dobra. Dobra. A, dam lajka. Skóra mówi na lajka. Czyli kto nie ma arachnofobii, daje lajka. A kto ma arachnofobię, daje nie lajka. Czyli tego lajka w drugą stronę. No chyba, że nie. No to wtedy nie. Kreatora słychać reszty nie bardzo, bo kreator jako jedyny się drze. Dobra, słuchajcie, w momencie jak wy dajecie te łapki w górę... O, tu masz monopolowy. Dobra, panie Artur, pokaż się pan. Chodź, ponagrywasz pan. Tylko musisz tu zmienić. A? I możesz ponagrywać. Zacznijmy od... No dobra, Marek ma parcie, dawaj, bo już Marek wszystkie dupeczki wyrwał na giełdzie. Wszystkie pokazywał. Pająki, Mariusz. Pierwszy poznawał. Pokazuj, co masz. Chwal się. Ogólnie, jakby ktoś pytał, to byliśmy na giełdzie. To nie jest giełda w zasadzie, tylko to jest targi, egzotyka. Targi, egzotyka. Mów, co tu jest od razu. Tu jest pająk. Tu jest pająk. Lampy Opal ma. Czekaj. Się da zrobić autofokus. O. O! I teraz będzie go widać. O, ci z arachnofobią teraz. O! Z lampy Opal ma Viola COPF. Trzeba mu tym możemy dmuchnąć, żeby się ruszył? Samiczka, młoda. Nie, no nie ryzykujemy. Chyba, że chcesz go łapać w samochodzie, nie? Ja ci gwarancji nie daję, że go złapiemy, nie? Dostałbym pająka. Spoko. Ten tu by kiedyś gdzieś tam gniazdo zrobiłem. Drugim zakupem jest... chyba nie będzie jej widać. Kaibana wersji kolo. Nie, tutaj chodzi, ale... Nie uważaj, bo czy tam gdzieś... Nie zobaczymy, jest za bardzo pojęczony. No, za pojęczynowany za mocno. O, czekaj, bo panowie ze straży miejskiej. Chyba chyba tu nagrywamy. Kolejnym, może to ma koniec. A, zagwozdka na sam koniec została, tak? Tak. Kolejnym w sumie gratisem jest Poeci Loteria Regalis. Mhm. Co tu jeszcze kupiło? No tak dużo tych pojęć kupiło. Ile, 6 w sumie? No. I dwa takie same młode Ceratogeus Darlingi. A, uciekł. Drugiego nie otwieram, bo nie ma sensu to samo. Marusz, a ty nie masz arachnofobii? Ja? Nie. Piszą coś ludzie. No i ostatni pająk, czyli Poecilotheria Metallica. Czyli taka kropka nad i wisienka na torcie. Piękny pająk. Jeden z takich, co mi się też bardzo, 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 bardzo podoba. Czego cię nie ruszy? Skulona troszkę tego. No tak, bo to chłodno jest. Piękny pan. Niebieski ogólnie taki, no, otufanie widać ten kolor teraz jego. Ale podkarmiona tak sążnie jest. No. Jest sążnie podkarmiona. Może będzie linieć się długo. I to jest no marka zakup, tak? Kupiłem jeszcze termoregulator, ale nie wiem, czy to pokazywać. Nie, termoregulator ja pokażę. Ja w zasadzie... Na sam koniec zostawię to, co kupiłem, ale Afteradium w sumie... Dobra. Czy ja schowam tu do auta może? Dobra, Maroś. Więc u mnie tak o. Jechało Teradium. Kolejne. Będziecie widzieli je na live'ie. Zamknięte auto? No, dobra. Poczekaj. Nie, już mam. Tak.
teraz akurat je otworzę gilotynkę, bo tam włożę zawartość zaraz. Cena nie wiem, czy dobra, bo zapłaciłem za nie chyba 4 dyszki, 30, 30, 20. Nie znam się. Arfi albo Marek mogą powiedzieć, czy to jest cena dobra, normalna. A ile dałeś? 4 dyszki. No to dobra cena. Tak? No porównaj sobie tą diversę, co kupiłeś na majestat. No, ona jest dużo większa. Dużo większa, ale cenowo tam był koło 8, nie? Skuwa. No, jakoś tak, 8 dyszki. Koło. Na pewno jakość wykonania tego jest lepsza od tą diversę. No to kupiłem takie coś. Ale jak nalegasz. Dobra. Teraz kolejne, co kurator kupił? Coś, co się szykowałem od dłuższego czasu, ale no jakoś nie mogłem się zebrać, żeby poszukać coś więcej o tym. Czyli karaczany tureckie. Nie no, żartuję, to jest karmówka. Karaczany kupiłem tureckie małe, tureckie duże. We Wrocławiu. I drewnojady. To 3 złote. Tyle. Wierzę ci połowę co najmniej dam, bo ja potrzebuję tak? Kilka stół. No to jasne, to ważne. Ja sobie oczywiście karmówki nie kupiłem. No tak. Ja jednego. Znaczy nie, na maka mam jechać. No to weź miał karmówkę. Ja jednego. Trzeba było te dwie laski wziąć. Tak. Dobra, dalej, co tu jest? To jest ciekawostka, to jest właśnie to, o czym miałem poczytać. Nie poczytałem, teraz kupiłem, tu od spodu będzie widać, kupiłem w zasadzie całe formikarium. Formikarium, czyli hodowla mrówek. Kiedyś mi się wydawało to śmieszne i głupie, ale jak poczytałem troszeczkę więcej o tym, to jest to naprawdę to dosyć... To jest śmieszne i głupie. Zostaw jedzenie na podłodze, to zobacz, jak szybko przypełzło. To jest hodowla. A nie będziesz widział struktury gniazda, jak one się zamieniają, robotnice, czynsz, wiesz, to jest... Mi się to podoba, no. Ale formikarium w sumie całe, z mrówkami, cały zestaw, jakieś... No wszystko, wszystko. Start areny, to jest arena w sumie. Cały taki startpok, chyba 60 w sumie... No 70 zł, bo 70, no. 64 i później kupiłem jakieś pierdoły tam. No wystrój jeszcze arenę wystrój chciałeś. Jakiś o... Tak jakbym nie mógł pójść do lasu i sobie wziąć kawałka orzecha. Kupiłem, no ale 50 groszy, to łaź po lesie i szukaj tego za 50 groszy. Ładne o... Pewnie. Spoko. Co? Lepiej pójść za darmo i tam ten... Krzesiwe ognisko rozpadnie. Tak. Korzonek. Nie można sożyczkę przynieść. No to tak w sumie takie wyposażenie. Ze złotem kupiliśmy sobie taką miseczkę, to będziemy na live z tego pin teraz. Tak. Ciekawostka na koniec. To jest właśnie, jeżeli tam to jest arena, to gniazdo. O, to jest z gazobetonu, tu się z strzykawką coś tam wstrzykuje, wodę. Pokaż, a już zapomniałeś wszystko. Dobra, no, ja ci powiem. Podasz mi jaki nick ma on, ten koleś. No i tak jak Marek mówił, RT2, no to nie jest ciekawe. Ale teraz ciekawostek, co kreator kupił. Fajne takie, nie za duże, nie za małe. No to takie to coś. Wystarczy. Na tą kolonię, co on ma, to... Wiesz, co tam może być? Kolonie, żeby to takie ale fajne wieje? Miejsce, to szybkie czy nie? Widziałem, że gościu miał takie kilka jak fajne. I zobaczymy, kto powie, co to jest. To zobaczymy. Jest czy ktoś pozna królową mrówek? Co to jest? Za gatunek. No nie wkładaj mi tu już cały. Dobra, a to sztuczny, gumowy. Tak. Na przystawkę. Ja go tutaj włożę właśnie teraz, żebym tak nie latał za bardzo. Przycisnę go jeszcze tym. A co to robi ten regulator temperatury? Reguluje temperaturę. To jest termostat, podłącz kabel grzewczy. No i tutaj jeszcze złoty kupił trzeba. Pająka drugiego, ale to dopiero nie może tego robić, bo to w domu dopiero, żeby żona nie widziała. Tak, 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 tak. Bo ty nie mówiłeś mu, że tą kalibrę jemu kupiłeś? Nie mówiłeś, Miesza? Tak, 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 tak. Złoty, bo ja jedno mam schowane do ciebie. Tak, tak. No i to w zasadzie takie targi. W sumie miałem nie robić tego live'a, ale Marek powiedział, że no niedziela jest, no to takie zaskoczenie, że to nie będą elektronarzędzia. Ścianka jeszcze kupiłeś. A, jeszcze ścianka jest. Ścianka, 30 zł, takie... A to jest chory. Z przodu. No spoko, fajne takie. Nie za fajne, nie za złe. Siądzie, duże. No i korzyn. Ogólnie, żeby nie było, no to kupiłem Milwaukee. W sensie ten Scorpion się nazywa Milwaukee, więc... Mam już Milwaukee, Makitę. Zapomniałem, jak skakuj się nazywa. Ty masz Bosza, a skakuj, jak się nazywa? Parkside. Parkside. Nie obrażaj mi. Ewa. Archie tam patrzy w komentarze, ktoś odgał, co to jest za gatunek skorpiona? Heteromectus. Heteromectus. Heteromectus chrystiansi. Krewetki. Krewetki. No taka, słuchaj, jak nas też nie można go wziąć? Dopiero. My kończymy live, bo ty to opowiadamy. A tutaj mamy gwiazdówki na... Nie jest to cesarski. Ja mam taką. Nie umyłem się. To by już druga zeszła. No ale to koniec. W zasadzie tyle. Takie były targi. Jaka nasza opinia? Moja opinia pierwsza to w ogóle nieprzemyślane wejście. Stali ludzie na schodach. Kasy były po środku mniej więcej. Nie dało się wejść po prostu.
No, opinia moja, jeżeli chodzi o ten, o organizację, to była fatalna, naprawdę. Koleżankę. Nie dało się przejść, ludzie do kasy nie mogli od razu dojść, stali na schodach, w środku był totalny tłok, było totalnie za mało miejsca. Jestem ciekaw, ile fajnie się tam poleci, bo naprawdę nie idzie tam przejść, jest tragedia, bo wszystko małe pomieszczenie, ceny z tego, co wiem, nie odrywają. Jeżeli ktoś będzie analizować, to jest się kosztowało 80 zł, z czego tu chłopacy mówią, że za 7 tych można podobnież kupić kiedyś, było, nie wiadomo jak jest teraz. Ale parkę, tak? Duszy. No to jest dorosła Petersy. No możecie, jeżeli ktoś jest bardziej w temacie. Ja ogólnie szukałem Euskorpiusów, chyba jeden z najbardziej popularnych gatunków, którego nie było. Jedna sztuka była na całej giełdzie. Jedna sztuka była Euskorpiusów. Więc... Ja ci powiem tak, z tymi giełdami jak to jest. Jedziesz na taką giełdę, jest tam dużo wystawców firm, od których kupujesz pewniaki, nie? No na pewno. A wiadomo, że od randomów, którzy wystawiają gdzieś na Elixach, Allegro i tak dalej, będą ceny mniejsze, ale no nie masz pewności co do płci, co do warunków przetrzymywania tego. Płci. Ta, płci, no ale nie spotkaliśmy. Spiders Online spotkaliśmy. Spotkaliśmy kolega, nie wiem, jak się za tym, co ziemniakiem nagrywał o węża. Witek? Witek chyba. Tak, był? On był. Witek. I on nagrywał chyba jeszcze z. No to nic nie chcę na to podać. BMT? BMT, tak. Z BMT on chyba tam też coś ogarniał. I spotkaliśmy kolesia Spiders Forge, od którego kupiliśmy, z wami zbieraliśmy. Dla Marka pająki właśnie. Ja właśnie od niego Petersy kupiłem. Petersy. Właśnie od niego kupiłem też Skorpiona. Więc... No i był tam jeszcze taki kreator, youtuber z takich. A to nie znana menda jakaś, to nie, to jakaś menda. Taki tam się błąkał. Znaczy no dużo film, raczej mniej randomów ceny. Tak widać, że nikt tam nie próbował podstani, nie? Nawet na Kalibenie wersji Kolo wszyscy po 5 dych. Gdzie na Lego były po 40 zł powystawiane. No. Gdzie... Dobrze bez sprzedawców, nie można też takich, wiesz, na tego. Jak ty będziesz później sprzedawał, to się będziesz kurzać. Przyjdzie taki, powie, o, przyjdzie 4 dychy. Wiesz, fajnie to zobaczyć, ale ceny naprawdę nie ma okazji. Ale przynajmniej pewnie. Tak, były gady. Były gady, ja byłem z gadu. Nie no, były gady, cen dużo dało było. Jest jedna odnoga, w którą ja w ogóle nie wszedłem. Po lewej stronie nawet się wchodziło. Tam była taka odnoga. No ja tam kupiłem właśnie wszystkie pojęcia. Tam były pająki, tak? No ja myślałem, że tam były jakieś gady, albo coś innego. Więc co, Marek pająki, ja skorpion i burówki, złoty, polidełko i robaczki. A Artur? Turbo ptysia. Kuchni. Małpkę. Tak, Artur też coś kupił. Czekajcie, przejmę stera i będziemy kończyli chyba zaraz live, tak mi się wydaje. Zaczynamy, kto tu jest, co tutaj piszecie. To znaczy dzień dobry, dobry wieczór. A, ja nie mogę komentarzy przewijać. Skorpion Cesarski, słabo słychać. No właśnie słyszałem, właśnie będę musiał przerzucić sobie. Ale że co? Czego ryjesz? Nie ogarnę. Co z tamtą panią było, nie tak? Co? Co z tamtą panią było? Z mikrofonem muszę, kurczę, nie wiem czemu ten dźwięk. Może coś w aplikacji poprzestawiam sobie. A czy teraz problemy. Mogę? Nie no, tutaj nie mogę teraz. Dobra, moi drodzy, krótki live'ik taki. Czekajcie, coś pytacie, czy były gady? Aha, gady, były. Było gady. Troszeczkę rzeczy, ale mówię, mega nieprzemyślane. Było ciasno, wejście było słabe. No było ogólnie za małe gorąc, miejsce. Za małe miejsce, zdecydowanie. Powinno być co najmniej 3 razy większe? No tragedia była, pod tym względem tragedia. Wystawcy byli też uciskani, tak. Kurde, także żeby coś nie zobaczyć, to dźwięk. To trzeba było walczyć. Nie, no będę starał się, żeby było lepiej, bo faktycznie, jeżeli mówicie, że dźwięk jest nie tak, no to wiecie, nie ściemniacie raczej. Więc będę starał się może w tej aplikacji coś innego poustawiać. Dobra, my teraz lecimy na jakąś karmówkę. I tyle, moi drodzy. Taki krótki filmik. Dobra, trzymajcie się, moi drodzy, dzięki za to, że byliście na tym live. Pamiętajcie palnąć łapy w górę, jeżeli wam się tam podobało, albo jeżeli czasami chcecie takie całkowicie odjechane od rzeczywistości, od tego, co jest na kanale, krótkie jakieś live'y czy coś, to łapka w górę. No i tyle. Cześć, Julcia, my już właśnie kończymy. Dobra, podeślę ci dzisiaj ten, dobra, pamiętam, Julcia, wieczorem. No i trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hejka.